co tu dużo mówić. To jest po prostu Santorini. Lenny got colors? No i skończyło się. No i nie ma. Znowu jutro. Druga szansa. Wszyscy czekają. A nóż wyjdzie i znowu zajdzie, ale niestety, znowu jutro druga szansa zobaczenia zachodu słońca w tym pięknym miejscu. W mieście Ija, oja, jak to lubi. Niektórzy mówią Ija, niektórzy mówią oja. Każdy ma swoją ulubioną nazwę. Z całego świata ludzie przyjeżdżają, żeby podziwiać właśnie to piękne wydarzenie. No ja nie wiem, jutro znowu to będzie, 365 dni w roku to samo się dzieje i ludzie tak przeżywają. Idziemy na zamek. W dniu dzisiejszym to już wszystko. Na dzisiaj kończymy. W dniu dzisiejszym to już wszystko. Słonko zaszło. Impreza skończona. Trzeba i spać. Zobaczmy, jesteśmy w takim wielkim maratonie. Zapytacie pewnie, skąd ci ludzie? Marku, powiedz nam, skąd ci ludzie się wzięli? I już wam odpowiadam. Ci ludzie byli wszyscy na zachodzie słońca. Jutro znowu będzie tyle samo ludzi. I tutaj, na Santorini. W miejscowości Oja. Każdego dnia. Tyle ludzi. Żegna zachód słońca. Powiecie, to niemożliwe. Dlaczego? Tak. Nie żegnamy słonka Fargo. Czy w Nocio? No nie. To trzeba przeżyć na Santorini w miejscowości Oja. Dzień dobry. Zaczynamy poranek od przepięknego widoku. Kierujemy się tam w górę, na klif. Tam jest czerwona plaża.
A czy Wioluśka zejdzie? O to jest pytanie. A więc trzymajcie kciuki, proście głośno, żebyśmy aż tutaj... Ale nie obiecuję, że dzisiaj zejdę. Nie obiecuję. Nie obiecuję, ale postaramy się, to znaczy ja zejdę, pokażę wam uchodzącą za jedną z najpiękniejszych plaż kamienistych na świecie ewenement tutaj na dalekiej Santorini, na wulkanie Santorini. Przepiękna plaża, pozostałość, można powiedzieć. Jesteśmy tu już drugi raz, więc... Więc co jest, chciałaś powiedzieć? Więc jest tak pięknie, że nie wiem. Dech zapiera, nic nie będziemy mówić, bo trzeba teraz się skupić na kamieniu. A więc idziemy na czerwoną plażę. Red Beach, tak? Red Beach, tak. Kokini paralia po grecku. Ludzie z całego świata tu przyjeżdżają, nawet z Brazylii, z Japonii, z Chin, z Meksyku. Spotkaliśmy tutaj z całego świata, którzy chcieli właśnie koniecznie zobaczyć tą piękną plażę, na którą właśnie za chwileczkę dojdzie. Pozostańcie z nami. Marek idzie sam, jest za duży wiatr jak dla mnie, tam jest bardzo stromo i dzisiaj odpuszczam. Idę sobie usiąść, napić kawy. Poczeka tutaj. A wy oglądajcie z Markiem przepiękne widoki. Idę tam na dół właśnie. Buziaki. Idę na dół, na czerwoną plażę. Chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Poprowadzę was. Tu się trochę zmieniło, tu się schodziło jakoś inaczej. Kamienie cały czas spadają. Cały czas, jak widać, kamienie się osuwają. Jest Wioletka, nagrywa. Jest Wioletka, nagrywa tam. Nawet mnie nie widzi.
A ja idę na kawę. Mam nadzieję, że przyjdzie cały zbiór. Na razie. Dzisiaj słoneczko opuściło Grecję. Wczoraj było bardzo ciepło. A dzisiaj, no niestety, są takie chmurki. Ale jak dla nas, Europejczyków, tak jest ciepło. Idziemy, kochani, na kawę. Droga tutaj na tą czerwoną plażę jest kamienista, stroma. Choć dzieci wchodzą, ale ktoś, kto, powiem nieładnie, ma lęk przestrzeni czy coś, no to trzeba się wziąć za siebie. A ja wam pokażę to, co mogę tutaj. Tak się zaczyna właśnie droga na tą plażę. Już jest stromo, już są kamienie. Trzeba się skupić. Więc to robimy. A pod nami skały, skały, skały. Jak zawsze przypominam, to trzeba mieć odpowiednie buty. A więc ruszamy. Są miejsca, co faktycznie przychodzi do głowy, że to wszystko tak się ledwo co trzyma. W każdym momencie może runąć. I tak człowiek stara się szybko przejść ten odcinek. Dla tych widoków, dla tego piękna, to naprawdę warto. Ciekawy kamień. Ciekawy. Co sądzicie? Ładne. Ładne czerwone. Ładne czerwone kamień. Jak już mówiłam poprzednio, idziemy na kawę, kochani. Na dole można znaleźć taki punkt. Już dobiegamy do celu. Jeszcze 10 kroków i będziemy. Słoneczko mnie przywitało. Dzień dobry, kochane słoneczko. Tu nie trzeba zbędnych słów. Przyroda oddaje to, co się chciałoby powiedzieć. A więc idziemy tutaj. Potężne głazy, które są opękane. Jest również tutaj taka piękna kaplica na tle czerwonych skał. Wygląda to przecudownie. Nie zawsze tam można wejść. Zobaczymy dzisiaj, czy nam się to uda. Sezon dopiero się rozpoczyna.
więc każdy, kto może, to coś zaczyna robić. Tutaj jest taki kramik przepiękny. Później podejdziemy do niego, może coś sobie kupimy. Zaraz zobaczymy, czy tu jest kawa. Zaraz poczytamy. Czekolada, wanilia. Okej, a kawa? Nie wiem, poczytam jeszcze. Pewnie w tym miejscu byłoby niebezpiecznie, jakby było jakieś małe trzęsienie ziemi. Byłoby się te skały osuwały. Zobaczcie, jesteśmy już na dole, na czerwonej plaży. Piękne kamienie są. Tutaj sobie możesz zrobić najpiękniejsze chyba zdjęcie na tej czerwonej plaży. Zobaczcie, jaki to świetny widok. Co prawda auto nam wyszło w kadr. I tu jest właśnie ten kościółek. Chodźcie, idziemy. Te skały robią wrażenie, te czerwone skały. Piękne są. Ja sobie dzisiaj odpuściłam plażę. Nie czuję się dzisiaj na siłach, żeby zejść po tym klifie. We wszystkich tutaj tych greckich kościółkach, cerkwiach są przepiękne właśnie biało-niebieskie malowania, które świadczą, że to jest Grecja. Zobaczymy, czy jest otwarte. Nie. Przykro mi bardzo. Zobaczmy, idziemy teraz tutaj na plaży. Tak bardzo umiłowali niektórzy właśnie tę plażę, że wyobraźmy sobie, budują sobie tutaj takie malutkie domki schronienia. Zobaczmy naprawdę skale wykute. I tutaj w tym miejscu się tutaj bunkrują niektórzy ludzie i sobie mieszkają cały sezon, można powiedzieć całe lato. Co prawda pewnie zdajecie sobie sprawę, że w zimie to tutaj tak wieje oto takiego otwartego morza i są fale potężne, także aż dochodzą tutaj do tej skały, a więc później po zimie tak to właśnie wygląda, że zostają tylko takie resztki tych ich domostw. Też również kłódka, czyli czekają do rozpoczęcia sezonu. Okej. Helikopter. Tu czujecie się w Grecji bezpiecznie, więc jest przepiękny.
wkraczam teraz w rejon Białej Plaży. Zobaczmy piaskowca, naprawdę cały czas się obsypuje, ale jest to niesamowite. Takie łatwo coś ukruszyć. Zobaczcie, sypie się cały czas. Taki typowy piaskowiec, taka biała skała. Tam czerwona, a tu biała. Tu biała, a tam czerwona. Jak nasza polska flaga. Pięknie. Tak. Opuszczamy już czerwoną plażę. Pięknie było. Ciepło się zrobiło. No właśnie. Cudeńko powstało. Ojej, Wioletka sobie kupiła taki piękny z tego miejsca pierścionek. Z muszli. Wyobraźcie sobie muszli. Wow. Oryginalne. Zapraszamy właśnie na Santorini. Po taki pierścionek. Unikatowy. Po takie pierścionki. Idziemy, wracamy w stronę Firy. Zobaczymy, co będziemy robić dalej. Buziaki. Przesyłamy słoneczka, promyki. Tak. I dotarliśmy do Firy, do stolicy Santorini. I za chwileczkę zapytacie się Marku i Wioletko, gdzie teraz się wybieracie. I otóż Wioletka wskaże palcem, zobaczmy tam, na ten szczyt, co widzicie, taki kanion, kanionowy szczyt. I Mirlo Virgli, już się nauczyłem wymawiać, bardzo ciężko mi to wychodzi. I tam właśnie za chwileczkę zobaczcie, na ten właśnie szczyt wystający, taki półwysep z tym właśnie wystającą skałą się wybieramy. I Mirlo Virgli. Zobaczcie, teraz pokażę paluchem tam właśnie na ten szczyt. I Mirlo Virgli. Jedziemy.